Panie trenerze, na początku wróćmy do meczu ze Stomilem Olsztyn. Jak traktujecie ten punkt? Jest lekki niedosyt? No na pewno tak. Przed meczem mówiliśmy sobie, że chcielibyśmy rozegrać takie spotkanie, które da 3 punkty. Byliśmy bardzo skoncentrowani, jeżeli chodzi o grę w defensywie. Staraliśmy się nie popełniać błędu, ale liczyliśmy, że tak jak w każdym meczu strzelamy bramkę i będziemy potrafili też wykonać to zadanie w tym meczu. Natomiast no nam się nie udało i jesteśmy troszkę, można powiedzieć trochę zawiedzeni, bo jednak te 3 punkty, myślę, że po grze może i nam się należały, tym bardziej, że Stomil zagrał bardzo zachowawczo i mogliśmy troszeczkę więcej w tym momencie ugrać w ofensywie. Ten punkt cieszy, bo to jest punkt bardzo trudnym przeciwnikiem, który nam tak powiedzmy nie leży, jeżeli chodzi o rozgrywanie meczów z przeciwnikiem z górnej części tabeli, więc myślę, że ten punkt jest dobry i myślę, że to będzie taki początek już jakby nowego otwarcia, gdzie będziemy w kolejnych meczach zdobywać punkty. Na chwilę zapominamy o lidze, bo przed nami mecz w Pucharze Polski. Czy będą jakieś zmiany w składzie? Tak, to jest idealny moment, żeby wprowadzić tych zawodników, którzy do tej pory nie grali, tych, którzy bardzo mocno, intensywnie pracują na treningach, a w mniejszym czasie grają w meczach o mistrzostwo pierwszej ligi, więc tu będzie taki dobry sprawdzian dla tych wszystkich, którzy właśnie na to zasługują i myślę, że oczywiście jedziemy do Warszawy, żeby wygrać, aby w tym Pucharze Polski dalej funkcjonować i zaprosić na przykład w następnym rozdaniu jakiś fajny, ekstraklasowy zespół. Powiedz na początek, jak nastroje po ostatnim meczu ze Stomilem? Jest lekki niedosyt. Mogliśmy wygrać ten mecz. Szczególnie ta sytuacja przy rzucie wolnym, gdzie był słupek. Szkoda, no ale myślę, że jesteśmy zmotywowani, żeby w tym najbliższym meczu go wygrać i dać siebie wszystko, tak? No właśnie, nie ma dużo czasu na rozpamiętywanie, bo przed nami już mecz w Pucharze Polski. To będzie dla ciebie wyjątkowe spotkanie. Tak, zgadza się. Będzie tam grało wielu moich kolegów w Legii 2. No i można powiedzieć, że wracam na stare śmieci. Ale kto wygra w takim razie? Oczywiście, że wygra. Co sądzisz o ostatnim meczu ze Stomilem Olsztyn? No jest duży niedosyt, na pewno. Pamiętamy mój rzut wolny uderzony w słupek. Szkoda, że się nie odbiło naszego kolegę z drużyny. No ale co, no pracujemy dalej i liczymy na kolejne zwycięstwo teraz w Pucharze. No właśnie teraz mecz w Pucharze Polski, to dla ciebie wyjątkowy wyjazd. No tak, wracam na Dolkan Arena, na pewno. No i no, mam nadzieję, że wygramy, no bo teraz jestem nowym zawodnikiem Wigier. Już nic nie mam wspólnego z Legią, więc liczę na wygraną Wigier.